Andrzej Chyreo powiedział o alkoholizmie nie do jak z niego wyszedł. Andrzej Chyreo oraz jego partnerka Paulina Jaroszewicz doczekali się syna. Aktor nieraz przyznawał, że to własne dziecko wyrwało go ze szponów nalogu. Własnie powtórzył ten sentyment. Kiedy cokolwiek się spozywa w zaduzych ilościach, to traćmy ostro z widzenia. Nie jesteśmy w stanie w pełni obserwować życia, ponieważ umysł jest pijany. Odzyskałem władzę nad swoim rozumem, powiedział Chyra w programie Kulisy Sławy. Zobacz też, Andrzej Chyra w końcu się ustatkował. To przykledny tata. 58-latek wyznał, że od kiedy jest ojcem, bardzo się zmienił. Pojawiły się u niego emocje, których nigdy wcześniej nie doświadczył. Chyra czuje, iż ojcostwo w późnym wieku zadziałało na niego jak eliksir młodości. Ojcostwo to stan odmienny, kiedy nagle pojawiają się emocje i wyzwania, których wcześniej nie było. To też oddanie i ofiarność, ale i paliwo. Może jest to też taki trochę eliksir młodości, mówił w programie aktor. Do programu została zaproszona również mama Andrzeja Chyry, dla której problemy alkoholowe syna były bardzo bolesne. Dla nas to było duże przeżycie, że wpadł w ten nalóg. Na szczęście się pozbierał, mówiła kobieta. Andrzej Chyra oraz Magdalena Cielecka przed laty uchodzili za jedna z najpiękniejszych par polskiego show biznesu. Chociaż byli kochankowie, od dekady nie jesteją razem, to twórcy serialu Dziewczyna i Kosmonauta postanowili wykorzystać ich byla bliska relacje. Bartosz Gellner, który jest aktualnym ukochanym Cieleckiej, postanowił wypowiedzieć się na temat pikantnych scen w serialu. W rozmowie z Pudelkiem skomentował je dość wymijająco. Nie widziałem. Nie miałem czasu obejrzeć, bardzo przepraszam, ale domyślam się, że jest świetna, najlepsza. Przyznał Bartosz. Andrzej Chyra mówił o swoim uzależnieniu w przeszłości. Parę lat temu był gościem w programie Agata się kręci, gdzie po raz pierwszy wyznał, że jednym z powodów, dla których porzucił alkohol, był jego syn Tadeusz. Aktor przyznał również, iż nie chce, by pociecha kojarzyła go głównie z alkoholem. Miałem moment dosyć długiego romansu z alkoholem. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo mi wykrzywił świat. Pomyślałem, że nie chcę, by mój syn mnie kojarzył z alkoholem. Poczułem też, że moja kondycja siada, rozjaśniła mi się głowa, jestem w stanie formułować zdania nawet wielokrotnie zluzione i emocjonalnie się lepiej czuję, mówił Chyra.